Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku przeglądu na nowo. Słuchajcie, bierzemy kolejny em, dodatek z The Sims 3 na tapetę i dzisiaj jest to The Sims 3 Pokolenia. Tak jest, jest to czwarty dodatek, który pojawił się em, do tej części gry e, i swoją premierę miał 1 czerwca 2011 roku, także no... Trochę, trochę czasu temu, słuchajcie, trochę czasu temu, e, dlatego niektórzy z Was mogą nie pamiętać nawet e, tej premiery, ale ja jestem dziś od tego, żeby Wam przypomnieć, powiedzieć co i jak i co do tego dodatku e, dochodzi. E, jest to moim zdaniem takie dość mocne rozszerzenie gry podstawowej. Daje e, dodatek e, pokolenia, daje na, 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 nam naprawdę fajne, e, czy też obiekty, czy interakcje, czy jakieś zajęcia. E, bardzo taka ta rozgrywka jest rodzinna. E, dzieciństwo nasze. Simów jest takie dość um, ciekawe, e, tak samo jak na stoletni czas. E, myślę, że to jest naprawdę fajny dodatek i warto go mieć, a w tym odcinku Wam po powiem. Dlaczego, słuchajcie? E, także tak, zaczynamy oczywiście od kas. E, w kas, jak to w kas, no w The Sims 3 nie powala. No, jak żaden kas w The Sims 3, żadna chyba w, żadnej, e, w żadnym dodatku nie powala, więc no tutaj też nie jest to jakieś tam wiecie super. E, czy to mm, się mi podoba, czy też nie, to to już wiecie. No, ta gra wyszła dość dawno, więc też się nie czepiajmy, no ale chciałam wam pokazać, żebyście widzieli, co ten kas jednak nam daje, bo na pewno. No są też tu osoby, które grają bez modów i chciałyby zobaczyć, co takie pokolenia nam dodają do rozgrywki, więc właśnie to, co widzicie. Tutaj pokażę Wam ubrania dla kobietek, ubrania dla facetów, ubrania też będą pokazane dla dzieci. Fryzurki niestety dochodzą nam tylko trzy, plus takie właśnie z berecikami, które potem są w stroju właśnie na imprezę, na wieczór palińskiej, kawalerski, ale o tym to zaraz. Tutaj macie dla facetów. Dla facetów też jest troszeczkę tych stroi, jednak ten kas dla facetów w trójce moim zdaniem jest lepszy i z tych rzeczy dla facetów, które daje nam gra, zawsze tego Sima można jakoś tam ubrać, coś mu, coś mu odziać, że tak powiem. Jeżeli chodzi o dzieci, to też nawet spoko są te ubranka. Często z nich korzystają stałam nawet właśnie w swojej rozgrywce. Są takie dość neutralne, fajne. Można tego dzieciaczka sobie w coś tam ubrać, przybrać. Myślę, że tutaj nie ma problemu. Gorzej właśnie z, z ubraniami dla babek, ale może dlatego, że właśnie na, na, nad simkami się najbardziej skupiam. Raczej gram z simkami, więc wiecie... Zawsze mam dla nich pełno modów i mam takie porównanie po prostu. Dobra, jeżeli chodzi o tryb budowy, fajne są rzeczy. W trójce akurat tryb budowy zawsze mnie miło zaskakiwał. Patrzcie, yeah! mamy łóżka piętrowe i patrzcie, ile rodzajów łóżek piętrowych. I nie, nie doszły w oddzielnej aktualizacji 5 lat po publikacji po premierze, ale w ogóle tego <grym> serii The Sims 3, ale właśnie w dodatku. I patrzcie, jakie fajne są telewizory do pokoju dzieciaków, tutaj takie fajne grajeczki, to są wszystko właśnie do do tworzenia muzyki. E, no naprawdę fajne. O tam są też kamery, o kamerach to potem pogadamy. Nie ogólnie o tych wszystkich rzeczach jeszcze opowiemy te rzeczy wszystkie, które tak szybko tu lecą później troszeczkę wolniejszym tempem. No ale ogólnie są naprawdę taki nacisk jest w tym dodatku na taki właśnie pokoje dzieci. Pokój dzieciaków trochę tak naprawdę, bo jest dużo szpargałów, dużo rzeczy ozdobnych właśnie do pokoju dla dzieci, które można naprawdę fajnie zaaranżować, bo są na przykład jakieś takie ala, można zrobić księżniczkowy pokój, jakiś dla rycerza pokój, wiecie. Dla nastolatki nastolatka też są fajne rzeczy e, do pokoju, więc naprawdę okej, okay to jest. A tutaj mamy takie balony, które mogą być użyte na przykład na koniec szkoły dla naszych Simów. Tam mamy, w, tutaj teraz może widzicie w serduszku, właśnie rączka i nóżka odbita, tak jakby naszego Sima, który na przykład nam się urodził, możemy sobie powiesić. Także to też jest sztosik. E, tutaj, jak widzicie, mamy też fajne mm, półki na książki. Jakieś tutaj piwy, b -b 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 -szafy, szafy, szafy, szafki, szaweczki, komody. No a tutaj mamy też z zewnątrz plac, zabaw. No i mamy też ślizgawki. Także tutaj też znowu kolejna rzecz, która nie dochodzi w oddzielnych akcesoriach, tylko dochodzi w tym dodatku. To są ślizgawki, są też właśnie domki na drzewie i są wózki. Wózki dla małych dzieci, dla todlerków, których możemy wozić todlerków w tych wózkach. Serio. Dobra, no i przechodzimy do innych. Impres do rozgrywki, wieczór kawalerski i wieczór panieński to jest jedna z imprez, które dochodzą właśnie w tym dodatku. I jest to mega spoko sprawa, i bardzo brakuje mi tego w The Sims 4. No, wiem, że są mody na to, no ale wiecie, fajnie by było bez modów. E, kolejna impreza, która dochodzi nam właśnie w Design pokolenia, to studniówka. studniówka Nasi Simowie, jak są e, stud studentami, jak są nastolatkami, mogą, idą sobie na studniówkę e, i z tej studniówki czasami przynoszą właśnie taką koronę, jak zostaną królami balu. E, przynoszą takie zawsze zdjęcie pamiątkowe, właśnie. Na tych studniówkach dzieją się różne rzeczy, naprawdę. Można się z kimś pobić, a można też znaleźć swoją miłość. Także, no. O, i tutaj mamy dość creepy moment w tym momencie, ponieważ w dodatku pokolenia dochodzi nam taka opcja, jak nasi Simowie dostają, jak się rodzą, po prostu jak się rodzą ze startu, dostają taką creepy lalkę od ciotki, wujka, skądś tam i ta lalka pojawia się w wyposażeniu naszego Sima i jest naszym Simem praktycznie przez całe życie, jeżeli się jej nie pozbędziemy. Nasz Sim bawi się z tą lalką i jak się z nią dość mocno zaprzyjaźni, to gdy jest nastolatkiem, chyba dopiero jak jest nastolatkiem, a może jak już jest dzieckiem, w wieku szkolnym, sama nie wiem. W każdym bądź razie może tam tak właśnie stać się o, tak, o, o, o takim czymś, takim czymś, które za naszym Simem chodzi. Więc to jest dość e, straszna lalka. E, I tą lalkę widzi tylko nasz Sim. W sensie Sim, którego ta lalka jest. Ehm, wiecie o co chodzi. I chyba jak i ta lalka potem jest taka jakby ala żywa i nie wiem czy potem jak robimy sobie już urodzinny na dorosłego Sima to czy nie robi się ona też człowiek. Simem, w sensie nie pamiętam jak do końca z tą lalką jest bo nigdy za bardzo się z nią nie zajmuję bo jest no straszna po prostu mnie straszy ta lalka e tak, a jeżeli chodzi o tych naszych simów w wieku szkolnym, mają, one, mają oni różne aktywności, na przykład kąpiąc się w wannie mogą wyruszać w, pod, w podwodną podróż, e, czy coś jest na przykład takich wiecie, małych smaczków w, tych, w tym dodatku. E, no i właśnie mamy tę ślizgawkę, której mówiłam wcześniej, która na przykład z Sims 4 dochodzi nam w akcesoriach oddzielnych, a tutaj mamy właśnie tą ślizgawkę w. W tym dodatku i mamy, tutaj nasi Simowie mogą się na niej fajnie ślizgać, ale mamy też domki na drzewie. Domki na drzewie są chyba w trzech rodzajach. Trzy rodzaje są tych domków. No i mogą bawić się tam dzieci, właśnie takie nasze w wieku szkolnym, nastolatkowie chyba też. Można tam nocować, a starsi Simowie mogą robić tam nawet barabara więc jest wielofunkcyjny domek. Myślę, że dość ciekawy, taki właśnie sposób spędzania czasu naszych Simów na dworze po prostu. Dodatkowo możemy uczyć naszych simów nastolatków prowadzić auto. Nasz sim starszy może, prowadzić tego, może uczyć tego nastolatka właśnie prowadzenia auta. Jest to proces dość czasochłonny, ale dość ciekawy, i przynajmniej jest. A gdy nasi Simowie na przykład przeskrobią coś, na przykład jak ta młoda dama nie poszła do szkoły i wróciła sobie do domu, dostaje właśnie teraz ochrzan od mader. No, 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 coś ty narobiła, poszła. No i for forever jest w tym momencie i po prostu kara i przypał taki lek. <grytanie> Także no. Mamy też taki stół chemiczny, na tym stole chemicznym nasze dzieciaki mogą eksperymentować i uczą się z tego, uczą się z tego co kojarzy logiki. Więc już od najmłodszych lat mogą się tego uczyć. No fakt, to jest w Destiny 4 też, więc wiecie o co chodzi, ale czasem może coś nie pyknąć i wtedy tak wygląda nasz sim. No i dalej, nasz yy, sim może być youtuberem, słuchajcie, może być youtuberem, ma kamerę i sobie tą kamerą może nagrywać różne rzeczy e, dookoła simowego świata. Jakieś tam śluby, pogrzeby, czy też urodziny swoich <laughs> braci, sióstr, ma, ma mother czy ta father, słuchajcie, no i sobie wtedy jak on nagra sobie taki ziomek sobie nagra filmik, to może sobie go sobie obejrzeć na telewizorze. No, serio, to jest dość ciekawa ciekawostka taka, bo myślę, że niewiele osób o tym może wiedzieć, ja ogólnie tego nie używam zbytnio, bo zawsze o tym zapominam, ale taka opcja jest i widzicie teraz na telewizorze leci ten kawałek filmiku, który przed chwilą Sim nagrał, więc sztosik. No, i jeszcze dochodzą takie rzeczy jak za szkoła z internetem. Za szkoła z internetem. Możemy naszego sima posłać do takiej szkoły z internetem, i ten sim jedzie na, dan, jedzie na czas swojej danej grupy wiekowej i wraca na dzień przed swoimi urodzinami. Czyli jak wyślemy nastolatka, to dzień przed swoimi na, um, urodzinami wróci. Tu jeszcze mamy pokazane też zajęcia pozalekcyjne, że możemy naszych simów też zapisać na różne zajęcia pozalekcyjne. Młodsi simowie mają balte, balet i scouting. Starsi samowie mają troszeczkę więcej tych możliwości. Tak. Jeżeli chodzi o pracę i profesję, to do, w tym dodatku dochodzi taka profesja jak opieka dzienna. Tak mi się wydaje, że to jest ta właśnie opieka dzienna, która dochodzi z dodatkiem pokolenia. A i dochodzą jeszcze dwie cechy: buntownik i opiekuńczy. Takie dwie cechy, jakby ktoś był ciekaw. Dochodzi też ciekawa sprawa, bo dochodzi laska dla seniora, jakkolwiek to brzmi, słuchajcie, to tak, nasi seniorowie i seniorki też mogą mieć laski, z którymi chodzą i się podpierają nimi. I jest to mega cute, mi się wydaje, takie dość emerytalne. Yy, nasi emeryci też mogą się chwalić na przykład wnukami innym e, Simom, wyjmują wtedy portfel i pokazują im zdjęcia w portfelu e, właśnie naszych, swoich wnucząt. Także to też takie spoczko, jakieś tam wspominaj, możemy wspominać z nimi o dzieciństwie, wspominać o coś tam, czy wspominać właśnie o wnukach. E, no i ta laska to jest taka, taka ciekawostka też dość, że nasi Simowie, że jest taka opcja po prostu, myślę, że to jest spoczko. A tutaj właśnie akurat sobie złapałam też, że jakaś pani idzie z laską, więc tutaj też chciałam Wam nagrać i pokazać, że ona sobie tak drepta. O, tyk, tyk, tyk. Seniorka po prostu. Mega fajna sprawa. Właśnie jak widzicie, ten dodatek dodaje dużo takich szczególików do tej rozgrywki naszych Simów takiej rodzinnej. Hmm. A miałam Wam jeszcze nagrać i widzicie, teraz mi zapomniałam. Jest też jeszcze taki kufer z przebraniami, gdzie nasi Simowie młodsi oczywiście mogą się w tym w kufrze przebierać za różne księżniczki, kosmonautów i tak dalej. Także to też jest naprawdę spoczko. Daje ten dodatek mega, mega dużo rzeczy. Każdy dodatek w The Sims 3 daje mega, mega dużo rzeczy. Tutaj ten również. Więc wydaje mi się, że jest on wart kupna, ponieważ jak sami widzicie ja to Wam staram się powiedzieć jak najszybciej, żebyście mieli po prostu Garść informacji w dość niewielkim czasie, żebyście mogli po prostu taką zajawkę złapać, co w, tej, w tych pokoleniach możecie się spodziewać, czego się możecie spodziewać, właśnie w tym dodatku. Wiadomo, tutaj też śluby, bo śluby nasi simowie dostają na przykład prezenty, czego wcześniej nie było, przychodzą pocztą od jakichś tam naszych najbliższych, przychodzą właśnie prezenty. Nastolatkowie jakieś psikusy mogą robić, na przykład prysznicu dać farbę i inny sim się będzie kąpał, to go, wiecie, pokoloruje ta farba. właśnie jak kończymy szkołę, to chyba jest ta, te wydarzenie ukończenia szkoły przez naszego sima, wtedy cała rodzina się przebiera na galowo, leci do tej szkoły, on dostaje różne wyróżnienia od znaki, przebiera się w ten taki berecik i w ten taki, taki specjalny strój, także naprawdę... Jest tutaj y, dużo rzeczy do odkrycia y, i myślę, że warto mieć, bo tak jak powiedziałam na początku, jest to moim zdaniem takie rozszerzenie gry podstawowej, y, takie trochę może pokrótce po, po, po być rodzicem The Sims 4, chociaż takie tutaj bardzo max full wypełnione być, być rodzicem. No, także polecam. To takie moje 10 na 10 jest ten dodatek, wydaje mi się, że jest naprawdę ciekawy. I daje dużo takich. Jak lubicie rodzinne rozgrywki, to myślę, że to będzie dodatek dla Was, bo możecie tutaj sporo rzeczy sobie. W takich, w takich rodzinnych aspektach ogarnąć. No dobra, także to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, jaki kolejny dodatek chcecie, żeby pojawił się w tej serii i na tym odcinku. Ja znowu zrobię, tak jak teraz zrobiłam głosowanie kilka dni przed opublikowaniem filmu, zrobię Wam głosowanie. Jaki dodatek chcecie, wybiorę te, które będą się powtarzały, najczęściej w komentarzach i zrobię głosowanie, i będziemy po prostu tak sobie powoli omawiać każdy z dodatków. Także słuchajcie, dzięki Wam serdecznie. Za oglądanie. Łapka w górę, jak mi się podobało. Subskrybujcie kanał. No i co, do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaczki i papa.